Radio Conchita. Jak pan sądzi, czy pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz poleci w związku z tym? No, formalnie rzecz ujmując, nie bardzo jest jak ją odwołać, dlatego że do odwołania prezydenta miasta potrzeba referendum. Takie referendum już raz się odbyło w Warszawie jakiś czas temu. Nie w związku z tym. I pani prezydent wygrała je dzięki niskiej frekwencji. Też mamy do wyborów samorządowych już nie aż tak długo, bo 2 lata. W związku z czym sądzę, że raczej się utrzyma, tylko że... Ale możliwy jest zarząd komisaryczny. Tak, tylko że zarząd komisaryczny oznacza, że trzeba robić wybory w ciągu pół roku. I PiS widać, że nie bardzo się do tego spieszy, dlatego że porażka PiS-u w wyborach w Warszawie byłaby takim pierwszym poważnym problemem wizerunkowym dla tej partii po wyborach. A myślę, że zaliczyłby porażkę, dlatego że warszawiacy PiS-u nie wybiorą i ktokolwiek by wszedł do drugiej tury z kandydatem PiS-u, to te wybory wygrali. W związku z czym nie sądzę, aby PiS był bardzo skłonny ku temu, aby w tej chwili sprawę rozstrzygać. Jak znam pana ministra Ziobrę, to przewiduję taki scenariusz, że prokuratura będzie się tą sprawą długo zajmować. Najpierw będą jakieś aresztowania? Będą aresztowania, zarzuty dla urzędników, jeżeli znajdą dowody na jakąś korupcję. Tylko wie pan, panie mecenasie, tam jest jedna słaba sprawa, bo jedna z pracownic pana ministra Zbigniewa Ziobro jest współwłaścicielką Chmielnej 70. Nie wykazała tego w zeznaniu majątkowym, to im nie przeszkodzi. A to jest wysokie stanowisko w Ministerstwie Sprawiedliwości. A to im nie przeszkodzi. Panie redaktorze, myślę, że tutaj dla pokazania w sprawie warszawskiej jako przykładu nieprawidłowości w funkcjonowaniu III RP, to PiS jest gotowy na znacznie większe poświęcenia niż urzędniczka w Ministerstwie Sprawiedliwości. I myślę, że po jakimś czasie ci aresztowani dostaną propozycję nie do odrzucenia, aby coś powiedzieli. Może coś wiedzą, może coś, czego się domyślają, albo coś, co konfabulują. Czyli stary patent z aresztem wydobywczym. No, ten patent jest stary jak świat i nadal funkcjonuje, i to nawet nie tylko pod rządami PiS-u. Tylko sąd jest do tego potrzebny, panie mecenasie. No tak, dlatego mówię, że jeżeli będą dowody na tych urzędników, jeżeli prokuratura zgromadzi dowody korupcji, no to może się to skończyć dla tych urzędników źle, a wówczas kłopoty dla pani Hanny Gronkiewicz-Waltz mogą nadejść przed wyborami, bo przecież PiS dzisiaj by tak naprawdę przy obydwu scenariuszach, czyli przy dymisji prezydent Warszawy lub przy zarządzie komisarycznym, nie odniósł żadnych korzyści politycznych, bo wybory pewnie skończyłyby się porażką PiS-u. W związku z czym widać, z czym jeździłeś. Ponadto jest jeszcze jeden problem polityczny dla PiS-u. No, część z tych kamienic została oddana przez Lecha Kaczyńskiego, męża opatrznościowego. Zarządcę komisarycznego Warszawy z ramienia PiS-u. Tak, męża opatrznościowego, mitu założycielskiego, legendy, bohatera, którego się wymienia już nie tylko przy okazji katastrofy smoleńskiej, ale przy okazji 1 września, 15 lipca, 15 sierpnia. Wszystkie ważne daty dzisiaj mają się kojarzyć młodemu patriocie polskiemu z Lechem Kaczyńskim, a tu taka sytuacja, że coś oddał w dzikiej reprywatyzacji, no to by nie pasowało. Dlatego sądzę, że PiS nie będzie skłonny. I to zresztą widać wstrzemięźliwość, prawda? Jak na taką skalę ujawnionych nieprawidłowości i na skłonność tej partii do rzucania oszczerstw i w pewnym sensie na pasowanie tej całej sytuacji do linii tego ugrupowania, to jednak jest pewna wstrzemięźliwość, która właśnie wynika z tych dwóch kwestii. Raz, wybory w Warszawie nie są po myśli PiS-u. Dwa, Lech Kaczyński byłby w to jakoś umoczony. Natomiast za 1,5 roku, tak, to będzie ten czas, w którym będą chcieli przeprowadzić tak zwane, to się żargonie mówi, realizacje. I myślę, że wówczas należy się spodziewać bardziej spektakularnych fajerwerków. Ale chciałbym z panem też porozmawiać trochę o samej tej aferze związanej z dziką reprywatyzacją. No bo mam wrażenie, że proceder tutaj wyglądał tak, to znaczy kancelaria adwokackie, bardzo sprytne, odzyskiwały, właściwie we własnym imieniu, uzyskiwały prawa do
do tych nieruchomości, czerpiąc z tego gigantyczne zyski. Więc ja chciałbym pana zapytać jako adwokata, jako przedstawiciela pańskiej profesji, czy to nie jest przypadkiem blamasz etosu adwokatury? To jest jednak zawód zaufania publicznego. No, jest, adwokatów jest bardzo wielu. I wszystkich nie można zarzucać do... Ale to właściwie waszego samorządu, no wyście go wybrali. No, czy zarzuty wobec pana Metanasa Majewskiego się potwierdzą, to jeszcze zobaczymy. Tam był inny adwokat wspomniany w artykule wyborczym, który zdaje się trudnił się tym procederem, dlatego że pan Metanas Majewski był karnistą. On tak naprawdę występował w wielkich procesach karnych i szczerze mówiąc byłem zdziwiony tym, że on w ogóle zaangażował się w jakąś sprawę reprywatyzacyjną. Natomiast ja myślę tak, że problemem strukturalnym, fundamentalnym reprywatyzacji warszawskiej jest brak możliwości orzekania przez sądy administracyjne decyzji kształtujących. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w realiach tych spraw to wygląda następująco. Uzyskuje się unieważnienie decyzji o tam przejęciu na własność, ale sama decyzja o przyznaniu nieruchomości już leży w rękach urzędników i w praktyce... Ale na podstawie decyzji sądu, prawda? Tak, ale w praktyce nie ma terminu, w którym oni by mogli to... byli zmuszeni do podjęcia takiej decyzji. Są teoretyczne terminy, ale ich nieprzestrzeganie nie skutkuje jakimiś poważniejszymi konsekwencjami. Z mojej perspektywy, panie profesorze, może wytłumaczę, bo to jest fundamentalna kwestia, nie? I teraz, w związku z czym, po wygraniu sprawy o unieważnienie, strona nie idzie do sądu, tylko idzie do urzędnika. I dopóki ten urzędnik nie wyda pozytywnej decyzji, to ona może wygrywać jeszcze 16 razy. I tak się zdarzało. Ileś razy wygrywano na przykład skargi na przewlekłość w sądzie, ale to nie zmieniało sytuacji, że ktoś nie odzyskiwał, a potem ktoś kupował to roszczenie i po 3 miesiące i to no i właśnie, tu jest klucz. To jest kluczowa rzecz, bo to wygląda tak. Załóżmy, że mam 89 lat, tak. Sporo przeżyłem, miałem przed wojną jakąś nieruchomość w Warszawie, Bierut mi to zabrał bezprawnie, tak składałem skargi w czasach PRL, nic. Odbijałem się od urzędników, nastała wolność w 89 roku, także monituję do miasta, odbijam się tam od muru. I przychodzi do mnie jakiś taki cwaniak, przedstawiając się, że jest adwokatem i mówi, panie Mikołaj, nic z tego nie będzie. Niech pan mi sprzeda, to jest w ogóle grosze warte. Tak ja to chętnie od pana wezmę. No, albo mówi pan, dostanie pan jakieś grosze. Z mojej perspektywy, ten pełnomocnik, który panu to prowadzi, jest to kiepski pełnomocnik. Ja panu znajdę innego pełnomocnika, który panu to załatwi w 3 miesiące. A właśnie, widzi pan, panie mecenasie, pan zna tutaj ten bajer. I wie pan co, i to jest rzecz, która też narusza konkurencyjność, jeżeli mnie pan pyta jako adwokata, to taka sytuacja narusza konkurencyjność na rynku. Tak? Jeżeli ktoś ma dotarcie do urzędników i potrafi w 2 miesiące załatwić coś, czego inny nie potrafi załatwić przez 5 lat, dlaczego tak jest? Ale w czyim imieniu on to załatwia? W swoim imieniu, bo ja już mu sprzedałem to roszczenie. Czy jemu, czy komuś znajomemu. Natomiast problem polega na tym, że nie ma sytuacji, w której by o tej sprawie rozstrzygał sąd administracyjny. I jest propozycja, od dawna była postulowana przez sędziów administracyjnych z profesorem Romanem Hauserem na czele, tym sędzią, byłym prezesem NSA, który teraz czeka na zaprzysiężenie przez pana prezydenta jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, była propozycja, aby wprowadzić możliwość przy takiej długotrwałej przewlekłości kształtowanie tych decyzji przez sądy. I wówczas nie byłoby takiej sytuacji, bo ten staruszek by nie sprzedał tego roszczenia, tylko by poszedł do sądu i w sądzie może by musiał czekać rok, ale by wyrok uzyskał, w związku z czym by ta kamienica do niego wróciła. I to jest prawdziwe rozwiązanie tego problemu. To, co pan mówi, jest rzeczywiście jakimś mankamentem strukturalnym. Tak. Ale ja się zastanawiam cały czas nad postawą tych adwokatów, tych kancelarii prawnych, które tak naprawdę oszukują mnie. Tak? No nic pan nie załatwi. Niech pan sprzeda roszczenie. Nie oszukamy, bo pan nic nie załatwi, bo 10 lat pan czeka i nic pan nie załatwia. A oni to załatwiają, oni tak? To załatwiają. Bo mają swojego urzędnika. No, więc to jest rzecz, która jest absolutną nieprawidłowością i to ujawniła Gazeta Wyborcza. To jest skandal i to z tym trzeba absolutnie skończyć. Zresztą powiem panu, że to nie dotyczy tylko kwestii reprywatyzacyjnych. To w ogóle jest mankament prawa administracyjnego. I ja mam wrażenie takie,
I to chciałbym, żeby ktoś to sprawdził. Bo normalnie w procedurze administracyjnej jest coś takiego, że jeżeli prezydent nie wydaje decyzji na czas, to on musi płacić grzywnę. Dlatego, że sąd nakłada na niego grzywnę. W Warszawie zrobiono w ten sposób, że tą grzywnę płaci nie ze swojej kasy prezydent, tylko płaci się z budżetu miasta. I ta grzywna jest wyliczana, wie pan, niewielka, bo to jest 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych. Znaczy niewielka przy budżecie miejskim, tak? Przy budżecie miejskim 7 czy 8 miliardów to jest nic. Natomiast gdyby prezydent miał płacić to z własnej kieszeni, no to w Warszawie by nigdy nie otrzymywał pensji. Byłoby mu przykro. I w związku z tym to jest ten element, który wymusza na staroście, bo to tak naprawdę czy starosta, czy prezydent miasta, czy burmistrz, czy wójt ma wykonywać wyroki sądów administracyjnych z tego powodu, że grozi mu grzywna. Ale jak tą grzywnę płaci wielki budżet miejski, to jest fikcja. I mam wrażenie, że problemem Warszawy, nie wiem jak jest w innych miastach, ale w Warszawie płacą grzywnę z funduszu miejskiego. I to jest przyczyna no tak, tego, ja nie wiem, czy szybkość decyzji jest tutaj kluczem do sprawy, bo moim zdaniem zaszło się w ustawie reprywatyzacyjnej, ale wrócimy do tej sprawy. Już za chwilę posłuchajmy informacji Radia Tok FM. Roman Giertych, były wicepremier, były minister edukacji, obecnie prawnik, adwokat jest moim państwa gościem. A teraz na poważnie. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiece, zapraszam. Prokuratura Krajowa powołała 3 zespoły śledczych, które zajmą się reprywatyzacją w Warszawie. Jeden w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu, drugi w prokuraturze regionalnej w stolicy. Ich działania zaś koordynować będzie trzeci zespół, który powstał w prokuraturze krajowej. Więcej o tym w informacjach o 13. Premier Beata Szydło 13 września w Warszawie spotka się z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, by rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej w związku z Brexitem. Wizyta Tuska w Polsce ma związek z przygotowaniami do nieformalnego szczytu przywódców 27 państw członkowskich wspólnoty w Bratysławie, szczytu już bez przedstawiciela Londynu. Spotkanie Szydło-Tusk, jak informuje wiceszef MSZ-u Konrad Szymański, będzie służyło przedstawieniu polskich i regionalnych oczekiwań w związku ze szczytem w Bratysławie. Od weekendu znika jedno z popularniejszych połączeń kolejowych Szczecina z Warszawą. Pociąg, który dojeżdżał do stolicy o 9 rano, a wyjeżdżał z niej o 19, teraz będzie kursował tylko w piątki i niedzielę. Sebastian Wierciak. Ekspres Stedina nie znika całkowicie z rozkładu jazdy. W pozostałe dni będzie kursować, ale tylko na trasie Warszawa-Poznań. PKP Intercity cięcia tłumaczy małą frekwencją. Poseł PO Arkadiusz Marchewka mówi o marginalizacji Szczecina. Przykładowy pasażer, który jedzie na spotkanie biznesowe, będzie musiał całą noc jechać pociągiem po to, żeby dojechać do miasta o 6 rano po całonocnej ciężkiej podróży. Chyba że wybierze połączenie, które dociera do stolicy dopiero przed południem. Ostatni powrotny 16:50. Znowu nie licząc nocnego, który jedzie prawie 8 godzin. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, kolejne informacje w Radiu TOK FM o 12:40. Pogoda. Na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, Wielkopolsce, Włockiem i Lubuskiem możemy spodziewać się przelotnego deszczu. W pozostałych regionach wciąż sporo słońca. Na termometrach od 21 stopni w Białymstoku i Trójmieście, przez 24 w Szczecinie, Warszawie i Krakowie, do 26 stopni w Katowicach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Mecenas Roman Giertych, były wicepremier, były minister edukacji narodowej, jest moim i państwa gościem. Dzień dobry. Wczoraj rozpoczął się rok szkolny. Wszystkim najlepszego nauczycielom. Tak jest, nauczycielom, dzieciom, wszystkim uczniom. Pana młodsze pociechy jeszcze są w wieku szkolnym. Ma pan ten sam problem, co ja. Powiem panu szczerze, że cała moja czwórka dzieci jest w wieku szkolnym. Jeszcze tak? No właśnie. Od liceum do przedszkola. No właśnie, ma pan jakieś pojęcie, co będzie z naszymi dziećmi? To znaczy, nie wiem, czekam w sprawie, jaka będzie perspektywa w sprawie Karoliny, dlatego że Karolina ma dzisiaj 12 lat i nie wiem, czy pójdzie jeszcze do gimnazjum, czy nie. A jest w szóstej, tak? Teraz? Tak. No to tak, moja Zośka. No więc nam nic nie powiedzieli podczas rozpoczęcia roku, bo nic nie wiedzą. Nie wiedzą także w kuratorium.
Mało tego, strasznie trudno do pani minister Zalewskiej się dodzwonić w tej sprawie i dowiedzieć się czegokolwiek. No podobno nasze dzieci właśnie już nie idą. Wie pan, jak moja córka skomentowała informację, że nie będzie egzaminu na koniec podstawówki. Powiedziała, ale głupi, czym nas pani teraz będzie straszyła, żebyśmy się uczyły? A pan, panie mecenasie, był zwolennikiem gimnazjów? Ja powiem panu szczerze, no, gimnazja były wprowadzone jeszcze przez AWS i ja zastanawiałem się nad kwestią likwidacji gimnazjów pod kątem przestępczości, które wówczas, w tym okresie 2006-2007, ona koncentrowała się właśnie w gimnazjach. Ale nie zdecydowałem się w końcu na jakikolwiek ruch w tym obszarze z tego powodu, że być może reforma wprowadzenie gimnazjów była błędem, ale czasem jest tak, że lekarstwo jest gorsze od choroby i uznałem, że to jednak będzie funkcjonować. Jak pan wie, ja nie mam sentymentu do czasów, gdy rządził pan edukacją, ale... No to błąd, jeszcze się przekona. W porównaniu do... No wie pan, dyskusja na przykład o liście lektor zafałszowana całkowicie. Ale w porównaniu z minister Zalewską to rzeczywiście... To były lepsze czasy chyba, no bo ja właściwie nie wiem, znaczy nikt nas nie wprowadza w tę dyskusję, czy gimnazja mają sens, czy nie mają sensu. Największa dyskusja moich czasów, bo z czego jestem najbardziej dumny, to jest wprowadzenie matematyki na maturze, co zapłaciłem ogromną cenę polityczną, bo te protesty młodzieży, to wszystko, co wokół tego się działo, ale uważam, że decyzja o wprowadzeniu matematyki na maturze obowiązkowej była jedną z tych przyczyn, która powoduje, że dzisiaj mamy więcej studentów w uczelniach technicznych i że jest lepszy przekrój studentów niż było w latach 10 lat temu. I oczywiście można w różny sposób kwestionować moje różne inne decyzje, niektóre nie były na pewno udane, ale ta decyzja była fundamentalna, ona w moim przekonaniu najbardziej się odcisnęła na edukacji i w sposób pozytywny. Natomiast dzisiejszy problem, a to nie jest tylko problem pani Zalewskiej, ale też problem poprzednich ministrów z ramienia Platformy, to jest brak zdecydowania, wie pan? Jednak minister to musi być ktoś, kto podejmuje decyzję i ją wprowadza bez względu na konsekwencje, jeżeli jest przekonany, że to jest prawidłowe. Mieliśmy to z tymi sześciolatkami, tak? Wprowadzono, potem się wycofano, zrobiono bałagan, który trwa do dziś. No właśnie, nie ma w tej chwili zostaje zniesiony obowiązek szkolny dla sześciolatków, co oznacza de facto, że tak rozumiem, że rodzice mają wybór. Czy w wieku 6 czy 7? No, mają wybór, tylko program jest dla 7-latków. 7-latków i teraz ma pan już 6 różnych kategorii 6-latków czy 7-latków, które się nakładają. Jest bałagan kompletny w tym obszarze, ale jeszcze zawiedziony przez panią minister Hall. A dzisiejsza decyzja o tym, że mają być likwidowane gimnazja, a jak się okazało wczoraj, nie likwidowane, tylko wygaszane. Tak? I nie wiadomo, co to znaczy. To nic nie znaczy. To jest jakieś słowo, to jest jakaś nowa mowa. Ja powiem, na czym polega problem. Problem pani minister Zalewskiej polega na tym, że ona nie może się dopchać do Jarosława Kaczyńskiego, żeby z nim ustalić, co ma robić. I czeka. W związku z czym my wszyscy czekamy na wizytę pani minister Zalewskiej u pana Jarosława Kaczyńskiego. Ja apeluję do pana premiera, żeby ją wreszcie przyjął. Ale myśli pan, że wszyscy będziemy czekać. Ma jakiś pogląd w tej sprawie? To nie wiem, ale... Zna się na wszystkim, zna Sawin, wspaniały tancerz, tak? Oczywiście, ale nie może minister. O ile ja mogłem, bo miałem pozycję własnego klubu, tak? Podejmować decyzje, za które brałem odpowiedzialność i je realizowałem, to pani minister Zalewska w obecnym układzie sił nie może żadnej decyzji podjąć, ostatecznej, dopóki Jarosław Kaczyński nie powie, tak ma być. W związku z czym ona czeka na tą wizytę, a my czekamy, tysiące nauczycieli czekają, aż wreszcie Jarosław Kaczyński przyjmie minister Zalewską. Naprawdę apeluje... No my nic nie wiemy. Moja Zosia jest w 6 klasie. Nie wiemy, czy podstawówka jej będzie 8-latką, czy jest... No, sądzę, że nie ma tam na tyle miejsca. No ale ja... Prezesie Jarku, przyjmij wreszcie minister edukacji i podejmijcie jakąś decyzję, żebyśmy wiedzieli. Ja wiem, że służby specjalne, prokuratura, wszystkie te zabawki, które macie, są ciekawsze, milsze i bliższe sercu,
ale jednak to jest ważne dla ludzi i warto te 15 minut poświęcić, nawet dla ministra, który nie ma żadnego znaczenia w tym rządzie, którego pewnie Jarosław Kaczyński nawet nie do końca kojarzy. Panie mecenasie, pańska wizyta w tym programie bez rozmowy o Antonim Macierewiczu to jak gwiazdka bez prezentów. Myśli pan, że jestem tak przywiązany do Antoniego? No, to już taka nasza tradycja. Minister Macierewicz znalazł nowe nagrania z Tupolewa. Słyszał pan o tym? Nie słyszałem. Jako pełnomocnik reprezentujący niektóre rodziny w postępowaniu karnym, nic o tym nie wiem. Ale dobrze, jeżeli coś nowego usłyszał, to dobrze. Czekamy z niecierpliwością. Rozumiem, że będzie to odgłos trzech wybuchów. No bo to by potwierdziło tezę Antoniego Macierewicza. No i czekamy z niecierpliwością na ustalenia komisji, którą tak hojnie opłacamy z naszych podatków. To już są trzy, bo chyba się zgubiłem. Były dwa. Trzy, panie redaktorze, były trzy wybuchy. Nie. Trzy wybuchy, które miały doprowadzić do tego, że samolot rozpadł się w powietrzu w wyniku zderzenia z ciekłym helem i sztuczną mgłą. To wszystko razem było, jak pan pamięta, były teorie... Państwo tego nie widzą, ale Roman Giertych mówi to śmiertelnie poważnie. Hel, była sztuczna mgła, był trotel w trzech różnych miejscach, trzy wybuchy. I no, czekamy na te ustalenia. Nie wiadomo tak naprawdę, dlaczego miała być sztuczna mgła, skoro był trotel, jakby nie wystarczył trotel do rozwalenia samolotu, ale być może zamach był tak perfidnie przygotowany, może dwie grupy przygotowały jednocześnie zamach, trudno powiedzieć. W każdym razie na dziś ustalenia śledztwa są takie, że piloci, mając świadomość tego, że jest zła pogoda, już mówię teraz poważnie, nie tylko nie z miną, ale zupełnie poważnie, że była zła pogoda, że była mgła, zdecydowali się zejść poniżej minimum dopuszczanego przez prawo. I żadna teoria Antoniego Macierewicza na razie nie wyjaśniła, jak to się stało, że piloci, ktoś zmusił pilotów do tego, żeby zeszli. I gloryfikowanie generała Włosika w sytuacji, w której ostatnia opinia biegłych pokazała, że był w kokpicie w momencie lądowania, jest, no, to nie jest nawet paranoja, to jest, można powiedzieć, masochizm narodowy, tak? Znaczy gloryfikowanie osoby, która w ten czy inny sposób współodpowiada za okropną katastrofę, jaką dla wielu rodzin, dla całego państwa była katastrofa smoleńska. I dlatego wydaje mi się, stawianie pomników generałowi Błosikowi to jest perwersja. Ja bym powiedział, że to jest perwersja, którą Antoni Macierewicz robi z całą świadomością, po to, żeby się przypodobać Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo Antoni Macierewicz znalazł sposób na to, aby trafić do serca i ucha prezesa. To jest właśnie gloryfikacja Lecha Kaczyńskiego, tych wszystkich wygłaszanie apeli poległych i tak dalej. Ale z drugiej strony, wie pan, to jest najważniejszy w tej chwili mit obecnej władzy. To jest rodzaj takich właśnie, nie wiem, takich dziwnych Dionizji, czegoś takiego no, niezwykle ważnego tożsamościowo także dla formacji rządzącej, więc no, ja rozumiem, że tutaj generał Błasik trafił także do już Panteonu. No tylko, że tak pamiętajmy, ostatnia opinia biegłych pokazała, że z dużą dozą prawdopodobieństwa, że tam biegli powiedzieli, że on w ogóle podawał tam... Ale panie mecenasie, biegli i komisja Millera orzekły już w tej sprawie. No rozumiem, że to nadal nie obowiązuje w Polsce i komisja Macierewicza bada tę sprawę nadal. No tak, tylko że komisja Macierewicza to jest, może być ponury żart, złożona z ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o wypadkach lotniczych. Ja mówię o tym, co ustalili eksperci, a nie grupa klaunów, która udaje, że bada śmiertelnie poważną sprawę, naigrywając się w ten sposób ze społeczeństwa, które ma prawo przecież oczekiwać zakończenia śledztwa też karnego w tej sprawie. Więc myślę, że prawda już jest znana o całej historii. Pewnie do końca nie dowiemy się nigdy, czy generałowi Błosikowi ktoś polecił, czy nie, takie działania, ale jego obecność w kokpicie i wypowiadane przez niego słowa świadczą o tym, iż no, bierze polityczną w
pewnym sensie, czy taką moralną odpowiedzialność brał wtedy, moralną odpowiedzialność za działania pilotów. I gloryfikacja tej osoby w tym kontekście jest ponurym żartem i myślę, że to jest najgorsza rzecz, którą robi w tej chwili Antoni Macierewicz, robiąc absolutnie cynicznie, bo on absolutnie nie wierzy w to, że był zamach i wie dokładnie, jak było. Tak? No, mnie bardzo ciekawi to, co po tej katastrofie zostaje w nas, w zbiorowej świadomości, bo rzeczywiście to była największa katastrofa w powojennych dziejach Polski i mam wrażenie, że ona też zaczyna funkcjonować w obrębie popkultury. Właśnie za chwilę będzie premiera filmu Antoniego Krause pod tytułem Smoleńsk. I czy nie jest czasem tak, że my wokół tej tragedii zaczynamy robić hece, no, co jest straszne? No, straszne jest to, że tak naprawdę działania Antoniego Macierewicza i PiS-u generalnie nie służą dobrze pamięci tych ofiar. Bo przecież to byli ludzie, których znaliśmy. Ja znałem z nich większość, przynajmniej tych, którzy byli w polityce. Często się z nimi dobrze przyjaźniłem, jak na przykład z panem Zbigniewem Wassermanem. I to byli ludzie, którzy mieli spory wkład w Polskę. Również Lech Kaczyński przecież miał swoje zasługi. A tymczasem, robiąc hucpę wokół tej całej historii, wpisując apele poległych do każdej bitwy, którą żeśmy wygrali w ciągu 1000 lat, bądź przegrali, robiąc pomniki osobie, która prawdopodobnie przyczyniła się, przynajmniej w moralny sposób, do katastrofy, robimy szkodę, krzywdę pamięci tych ludzi. Oni zasługują na pomnik w Warszawie, ale w chwili obecnej robienie takiej, a nie innej historii wokół tego spowoduje, że pewnie nawet jeżeli PiS jakieś pomniki postawi, to one będą później likwidowane, no bo musi być pewien konsensus wokół pamięci narodowej. A w tej chwili robienie takich cyrków przez Antoniego Macierewicza bije również pamięć tych ofiar. No i jeszcze na koniec chciałem wrócić także do naszego stałego punktu, czyli do rekonstrukcji rządu. Newsweek przeprowadził taki sondaż, kto najbardziej z ministrów Beaty Szydło, łącznie z Beatą Szydło, nadaje się do wymiany. Niech pan zgadnie, kto zwycięża? Antoni Macierewicz. Oczywiście. No bo jest najbardziej niepopularny. 37%? 37%, ale pani premier Beata Szydło także, niewiele mu ustępuje, 34% badanych uważa, że należy ją zmienić. Ja szczerze mówiąc myślę, że to też jest dokładnie związane ze skalą rozpoznawalności, bo większość ministrów tego rządu jest kompletnie nierozpoznawalnych. Jeśli pan, na przykład Piotr Gliński, jest dosyć rozpoznawalny, a nie jest liderem. A niech pan powie, jaki jest minister sportu, jak się nazywa? Ostatnio gdzieś. No, Witold Bańka. O, właśnie. No więc jest tam wielu ministrów, którzy się na razie nie zaznaczyli. Natomiast ja nadal się spodziewam, że Jarosław Kaczyński wymieni w którymś momencie Beatę Szydło, bo niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz. PiS w gruncie rzeczy traci czas. My patrzymy na te wszystkie działania PiS-u, ale minął rok, za chwilę już nie będzie można zrzucać na Platformę Obywatelską. Za chwilę PiS będzie musiał wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje z gospodarką. Nie wiadomo, czy Platforma przetrwa. Dobrze, ale za momencik PiS będzie miał kłopoty, takie jak ma każdy rząd. A przez ten rok rewolucji specjalnie nie zrobili. Nie zdołali jeszcze pokonać Trybunału, ciągle się z tym boksują. Nie zdołali wprowadzić dobrej zmiany w sądach. A więc można powiedzieć, że na czas PiS przegrywa i Jarosław Kaczyński ma tego świadomość. Dlatego on będzie chciał szarpnąć całym tym powozem pisowskim teraz na jesień. Czy te szarpnięcie będzie oznaczało, że przejmie ster, taki już formalny, tego nie wiem, ale nadal bym się spodziewał, że on widzi to jako jeden z bardzo możliwych wariantów. Bardzo dziękuję panu za to spotkanie. Roman Giertych, były wicepremier, były minister edukacji, był moim państwa gościem. Już za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, na który zaprasza Aleksandra Dziadzikiewicz. Program przygotował Tomasz Kopka, realizował Kamil Wróblewski. Ja się nazywam Mikołaj Lizut. Do usłyszenia. Do widzenia. A teraz na poważnie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Na telewizji znają się wszyscy. Ja się znam na niej najlepiej. Seriale. W
filmy, programy, to co się dzieje i to co będzie się działo. Aha, i to co działo się bardzo dawno temu. Goście, rozrywa, humor, satyra. Program telewizyjny w każdą sobotę po 12:00. Zaprasza Wojciech Krzyżaniak. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Na powitania szkoły kup smartfon Huawei P9 Lite za 1299 zł i odbierz opaskę Fitness Huawei w prezencie. Saturn, technologia tak ma. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem i o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. Zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Powitaj szkołę w stylu H&M. Tylko teraz, robiąc zakupy za minimum 120 zł, otrzymasz aż 20% rabatu na zakupy z działu dziecięcego. Odwiedź nasz profil na Facebooku i pobierz kupon. Do zobaczenia w H&M. Gutek Film przedstawia wielki powrót Pedro Almodovara do świata kobiet i ich namiętności. Julieta, czyli wszystko o wielkiej miłości, tęsknocie i tajemnicach, które skrywamy przed najbliższymi. Julieta Pedro Almodovara w kinach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiece, zapraszam. Rzecznik Praw Obywatelskich potwierdził, że przyłączy się do skargi trzech sędziów, których zatwierdzenia awansu odmówił prezydent. Sędziowie ci zostali nominowani przez Krajową Radę Sądownictwa. Mieli przejść do sądów wyższych szczebli, ale brak podpisu prezydenta im to uniemożliwił, dlatego chcą iść do sądu. Powstały trzy zespoły śledcze, które zajmą się reprywatyzacją w Warszawie. Jeden we Wrocławiu, drugi w stolicy. Zasięg działania koordynować będzie trzeci zespół powołany w prokuraturze krajowej. Kanclerz Angela Merkel zapewniła deputowanych rządzących koalicji CDU-CSU, że nie powtórzy się sytuacja z ubiegłego roku, gdy do Niemiec przyjechało ponad milion imigrantów. Zapewniła też, że najważniejszym zadaniem władz jest teraz deportacja tych przybyszów, którym nie przyznano w Niemczech azylu. Pierwszy paraolimpijczyk przyłapany na dopingu to, jak podaje stacja BBC, reprezentant Australii w kolarstwie torowym Michael Gallagher. O jego wykluczeniu z igrzysk paraolimpijskich w Rio poinformowała już australijska agencja antydopingowa. Kolejne informacje w Radiu Tok FM o 13:00, a teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda. Na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, w Wielkopolsce, w Łódzkiem i Lubuskiem możemy spodziewać się przelotnego deszczu. W pozostałych regionach wciąż sporo słońca. Na termometrach od 21 stopni w Białymstoku i Trójmieście, przez 24 w Szczecinie, Warszawie i Krakowie, do 26 stopni w Katowicach. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Raport gospodarczy. Jest godzina 12:42. To jest raport gospodarczy Radio Tok FM. Aleksandra Dziadykiewicz. Zapraszam. Rynek walutowy na początek. Za euro płacimy teraz 4,37 zł. Za jednego dolara trzeba płacić 3,91 zł. Frank kosztuje 3,99, a za funta brytyjskiego płacimy 5,19 zł. Giełda w Warszawie teraz na minusie. WIG20 traci 0,2%, choć ta sesja wyglądała już dziś trochę lepiej. W Sejmie właśnie teraz trwa, czy przed chwilą została złożona ustawa, projekt ustawy obywatelskiej o tym, żeby zakazać handlu w niedzielę. Właśnie teraz liderzy tego projektu Solidarności przedstawiają swoje argumenty za tym, dlaczego niedziele powinny być dniem wolnym od handlu, chociaż zakaz ma nie obowiązywać tak absolutnie restrykcyjnie wszystkich, bo możliwe będzie, poza tym, że sprzedawanie na stacjach benzynowych czy w aptekach, to jeszcze na przykład sklepy z pamiątkami mogą być otwarte w niedzielę według tego projektu.
kto łamałby zakaz handlu w niedzielę, podlegałby karze nawet do 2 lat więzienia. W Polsce właśnie trafił projekt do Sejmu o tym, żeby zakazać handlu w niedzielę. Ma szybkie szanse na to, że posłowie się tym zajmą. A tymczasem na Węgrzech, gdzie taki zakaz obowiązywał i został cofnięty, znów w niedzielę można handlować. Taki zakaz wprowadzony na Węgrzech okazał się bowiem niepopularny wśród społeczeństwa. I teraz znów wielkie sieci handlowe na Węgrzech są otwarte w niedzielę i tam niedzielny handel znów odbywa się tak, jak było to wcześniej. O, takie dwie informacje do zestawienia na sam początek raportu gospodarczego. Raport gospodarczy. A gościem Radia Tok FM jest dzisiaj pan Jarosław Adamkiewicz, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Dzień dobry. Dzień dobry. Rząd przygotowuje zmiany w ustawie o pracy tymczasowej i o tym właśnie chciałbym dzisiaj z naszym gościem porozmawiać. No, skoro zmiany, no to głównym celem ma być to, żeby podnieść standardy pracy tymczasowej i warunków zatrudnienia dla osób, które właśnie z tego typu zatrudnienia korzystają. Ale na początek ustalmy, o jakiej jakby skali mówimy. Ile to jest osób, które pracują właśnie na zasadach pracy tymczasowej w Polsce? Ostatni rok, 2015, przyniósł ponad 750 tysięcy pracowników tymczasowych. Czyli mamy ustawę, którą przygotowuje rząd. Teraz trwa proces konsultacji i też wewnętrznych ustaleń między resortami. To powiedzmy o tych najważniejszych zmianach. Co pana zdaniem, jako przedstawiciela branży właśnie, której na żywo dotyczą te regulacje, jest z tej ustawy najważniejsze? No, najważniejszym celem, to jakie związki zawodowe stawiały, to ukrócenie tej ciągłości pracy poprzez agencję dla danego pracodawcy użytkownika. Znaczy, sprawa o tyle była skomplikowana, że pomimo zapisu w ustawie, że tak nie można było robić, no, robiono to na zasadzie przerzucania z jednej agencji do drugiej agencji, ten człowiek nadal pracował do tego samego pracodawcy użytkownika. No to właśnie to jest ten najważniejszy w sumie punkt, że to zostało ukrócone i w związku z tym, że to nie będzie przestrzegane i jeszcze inne rzeczy, które były w ustawie, ale nie było sankcjonowane, w sensie nie było, że nie można było robić, ale nie było sankcji i sankcje zostały dodane, no to tak na dobrą sprawę, na skróty, to takie najważniejsze obostrzenia, jakie wynikają z propozycji rządu przy tej ustawie. No i jak rozumiem, to akurat nie mamy wątpliwości, w sensie to jest zmiana na lepsze, no bo skoro czegoś nie można było robić, dało się to obejść tylnymi drzwiami bez specjalnych sankcji, no to... Tak, tylko że no, my występowaliśmy, że okej, no skoro już takie obostrzenia robimy i idziemy w tym kierunku, żeby tych pracowników nie przerzucać, to z kolei my jako agencje i z doświadczenia też pracodawcy wnioskowali o przedłużenie tego terminu z 1,5 roku do 2 lat. No i niestety tu opór materii był bardzo duży i tego punktu się nie udało nam zrealizować. Nawet już takie argumenty nie przemawiały, że z racji z tego, że to będzie przecież normalna umowa o pracę. To też nie. Potem próbowaliśmy, że może osoby w wieku specjalnym 55-64, też nie. Nie wiem, że bezrobotni, że no, też próbowaliśmy różnymi ścieżkami, nie udało się nam. A co te pół roku, którego zabrakło? Te pół roku, które pozorom bardzo dużo daje. No właśnie, co na uwagi na to, że my już wcześniej, jak było rok, to walczyliśmy od razu, bo ten rok to jest bardzo mało dla pracownika tymczasowego, zwłaszcza kiedy to jest pracownik wartościowy po 3 miesiącach stażu. To wówczas, szczególnie w produkcji, trzeba czytać książkę Wacława Korabiewicz, napisał Śladami Amuletu. Trzeba czytać na temat, skąd się krzyże wzięły, skąd one przywędrowały tutaj do kultur europejskich. Przecież nawet u Żydów to też tego nie było. U Żydów co tam było? Pionowy słup lub pal. Biblia mówi, Księga Ezdrasza 6:11, jeżeli ktoś z tego domu przekroczy to zarządzenie, to z jego domu zostanie wyrwana belka, na którą on zostanie wbity, a zaś cały jego dom zamieniony zostanie w kupę gruzu. Także proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Krzyże chodzą takie, pochodzą z pogaństwa. Poprzeczka, tu jedna poprzeczka skrzyżowana pod jakimkolwiek kątem. To wszystko pochodzi z pogaństwa. To nie jest chrześcijaństwo. Ale to nie są jedyne punkty, w którym właśnie
Ale mówię, że nawet Biblię, gdyby wtykać, bo to jest tak zwane... Wydawałoby się, że wszystko jest w porządku, w sensie zamysł jest dobry. Wtykanie na chama, prawda? Musi być wtykanie na chama, to po co? Które są w ciąży. No, według zapisów miałoby być teraz tak, jak obowiązuje to w normalnym kodeksie pracy, czyli jeżeli kobieta jest w ciąży, już przekroczy trzeci miesiąc, to natychmiast ta umowa... Kasia Michalski. ...przedłużała ciąży, czyli do najczęściej porodu. I tutaj też z Państwa strony, z Agencji Zatrudnienia widzę, że są uwagi. Kasia Michalski. Nie tyle uwagi, co w ogóle... powiem, drzwiami kuchennymi został ten punkt wrzucony bez konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, totalnie praktycznie zabija to sens pracy tymczasowej w przypadku właśnie zatrudniania kobiet w ciąży. Z uwagi na to, że po pierwsze musi być zgoda pracownika na przeniesienie go do innego zakładu pracy. A dlaczego ten pracownik musi być przeniesiony do innego zakładu pracy? Proszę sobie wyobrazić, że jest kobieta w ciąży, pracuje przy komputerze. Przy komputerze można pracować 4 godziny. Ja mam kontrakt na 8 godzin. I co ja mam zrobić? No muszę przerzucić pracownika, bo zgodnie z przepisami backupu i tak dalej, no nie mogę kobiety w ciąży trzymać dalej. A pracodawca, użytkownik mówi, ale sorry, ja nie chcę innej osoby, ja chcę właśnie tą, bo ta super mi tutaj pracuje i włożyłem wcześniej właśnie przy wyszkolenie tej osoby. To jak ja teraz mogę bez zgody tego pracownika przenieść tą osobę do innego pracodawcy, użytkownika, no bo muszę zapewnić pracę. A ten inny pracodawca, użytkownik przecież nie będzie mi płacił za osobę, której nie chcę. Więc to jest paradoks, bo to jest... Wydawało mi się, że rozwiązanie jest słuszne, no bo jednak... Oczywiście słuszne, tylko że powinno to być przez państwo finansowane z funduszu socjalnego, a nie zrzucenie na barki agencji. No agencja jest właściwie w tym momencie bezradna. Ba, no nawet pracodawca, użytkownik tu nie może pomóc, bo przecież on, tak jak wspomniałem wcześniej, w ogóle nie będzie zainteresowany jakąkolwiek tutaj pomocą. A obciążając go takimi kosztami jeszcze jakby, no to on powie, że to po co ja mam agencję zatrudnienia, że ja już w takim razie zatrudnię sobie normalnie u siebie pracownicę i będę miał takie same problemy jak te. A tu chodzi o to, żeby była elastyczność. No to skoro w takim razie jest ten problem, o który pan teraz wspomniał, to jak to się może skończyć dla samej kobiety, po którą... No wiadomo jak, że no, agencje przestaną zatrudniać kobiety i to na pewno się tak stanie. Jeszcze inny, bardzo ważny element, o którym tutaj może nie wspomniałem wcześniej, bardzo duże nakłady biurokratyczne zostały nałożone na umowy zlecenia. No to od niedawna, to... Nie, ale... W samej tej ustawie, mówimy o zleceniach. Dokładnie. Tę samą papierologię trzeba będzie przygotować pod umowę zlecenia, jak i pod umowę na pracę tymczasową. I w związku z tym nie będzie się praktycznie już opłacało, bo jeszcze na pracodawcy użytkowników będą też obowiązki, na przykład ewidencja czasu pracy. I polecany mi tobie. Bóg zapłać, ofiaruje to cząstkę różańca za... Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. W Eucharystii Chrystus ze swym ciałem i krwią staje się pokarmem, dając świadectwo swej miłości do ludzi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Ojca Świętego, pod Twoją obroną, rodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Modlimy się za moje kochane Radio Maryja, z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Przez wstawiennictwo świętego Józefa modlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy,
módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujący, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Ociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. O strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę różańcową. Jest 13. Tu Radio Maryja. W programie Radio Maryja to zna wiadomości. Prezydent Andrzej Duda mianował na stopień generała brygady Biura Ochrony Rządu szefa biura Andrzeja Pawlikowskiego. Na stopnie nadinspektora policji mianowani zostali też m.in. zastępcy komendanta głównego policji Andrzej Szymczyk, Jan Lach i Helena Michalik, druga kobieta generał w polskiej policji. Na pierwszy stopień generalski mianowani zostali ponadto czterej komendanci wojewódzcy policji. Uroczystość odbyła się w Belwederze. Podczas wręczenia aktów mianowania prezydent Andrzej Duda podziękował funkcjonariuszom za służbę m.in. w czasie Światowych Dni Młodzieży i Szczytu NATO w Warszawie. To zadanie wypełniliście perfekcyjnie, mówił szef państwa. Osiągnęliście państwo ostatnio wielkie sukcesy w waszej służbie. Myślę tutaj przede wszystkim o tych dwóch ogromnych, niezwykle istotnych dla naszego państwa wydarzeniach. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie i Światowe Dni Młodzieży. Dwie wielkie imprezy, dwa wielkie wydarzenia o różnym profilu, ale w jednym i w drugim przypadku w niezwykle istotnym stopniu związane z kwestią bezpieczeństwa, z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie w dzisiejszych niezwykle trudnych czasach wobec różnorakich zagrożeń, przede wszystkim zagrożenia terrorystycznego. Prezydent dodał, że te nominacje to podziękowanie, ale i zobowiązanie do udoskonalania systemu bezpieczeństwa państwa i wszystkich obywateli. Szef państwa polskiego wymienił tu realizację ważnych programów, m.in. programu wsparcia pracy dzielnicowego, mapy bezpieczeństwa czy Razem Bezpieczniej. Raz na zawsze kończymy z tym, że pacjent senior odchodzi z apteki nie wykupując leków, bo go nie stać, podkreślił minister Konstanty Radziwiłł. Szef resortu zdrowia odniósł się do konferencji do wprowadzenia programu leków dla seniorów. Cztery córki, nic nie robi, wiesz, prawnik zniknie, i myśli, że tak cały czas będzie ciągnął. Odchodzenia i taka ta z kwitkiem mowa nie dbała, apteki, tylko gluty nie stać w gardle, proszę państwa, gluty. Leków zaleconych przez lekarza raz na zawsze kończymy. To jest ważny moment. System jest maksymalnie uproszczony. Przypominam, każda osoba, która ma 75 lat od dnia swoich urodzin, ma prawo do jednego z 1129 leków bezpłatnych. Minister zdrowia zapewnił, że lista bezpłatnych leków będzie rozszerzana. Receptę na bezpłatny lek może wystawić lekarz, do którego pacjent jest zapisany w przychodni. W razie jego nieobecności receptę wypisze zastępujący go lekarz w tej samej placówce. Seniorzy powinni także pamiętać, że nie zawsze lek, który znajduje się na wykazie ministra, mogą otrzymać bezpłatnie. Uprawnienie to przysługuje im pod warunkiem, że został on przepisany we wskazaniu objętym refundacją.
W najbliższą środę odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold, poinformowała Kancelaria Sejmu. Komisja na zamkniętym posiedzeniu ma m.in. dyskutować nad tokiem prac z ustaleniem listy i harmonogramem przesłuchań. Posłowie mają także dyskutować nad wystąpieniem do organów państwowych o udostępnienie akt praw, dokumentów i materiałów w sprawie afery. Ustalana ma także być liczba stałych doradców komisji oraz propozycji ich kandydatur. To pierwsze merytoryczne posiedzenie będzie ważne z perspektywy przyszłych prac komisji, powiedział poseł Arkadiusz Mularczyk. Na pewno te pierwsze miesiące należy traktować jako taki pewien rozruch pracy tej komisji, a takich faktycznych ustaleń myślę, że dopiero się będziemy mogli spodziewać za może za 2 lata, dlatego że chodzi tutaj o zbadanie wieloletnich postępowań w sprawie Amber Gold, które toczyły się w wielu różnych instytucjach. Będą dziesiątki tysięcy stron, dokumentów, różnego rodzaju akt, arkuszy, kalkulacji, no, zeznań także świadków, ale niewątpliwie ta sprawa i ta komisja ma bardzo ważne znaczenie z punktu widzenia interesów naszego państwa, dlatego że jak pamiętamy, Amber Gold ogłosiła likwidację i ogłosiła czy też ograbiła tysiące swoich klientów niewypłacających środków finansowych, które nie wpłacili. Komisja ma również zbadać i ocenić prawidłowość i legalność działań podejmowanych wobec Amber Gold przez ówczesny rząd. Komisja ma również sprawdzić, jakie działania podejmowali w sprawie spółki instytucje państwowe, m.in. prezes UOKiK-u, ABW, CBA czy KNF-u. Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W 2012 roku Amber Gold ogłosiła likwidację. Tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy. Właśnie. I od nich. Po co? Tureckie władze zwolniły z więzień ponad 33 800 osadzonych, powiadomił turecki minister sprawiedliwości Bekir Bozdak. W połowie sierpnia władze zapowiadały, że zwolnią warunkowo 38 000 więźniów skazanych za przestępstwa popełnione przed 1 lipca. Według zachodnich mediów ma to na celu zwolnienie miejsc na przyjęcie aresztowanych po próbie zamachu stanu z 15 lipca. Minister poinformował o zwolnieniach na konferencji. Więcej szczegółów nie podał. W sierpniu turecki szef dyplomacji przekonywał, że nie chodzi o ułaskawienie ani amnestię, ale o zwolnienie warunkowe. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na północy, wschodzie, gdzieniegdzie słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na północy od 19 do 23 stopni, poza tym od 23 do 26 stopni. Wiatr północno-zachodni i zachodni słaby, a na wybrzeżu okresami umiarkowany. Na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali, ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.